30 listopada wspominamy błogosławionego Józefa Otin Akile, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 22 grudnia 1901 roku w Huesca na wschodzie Hiszpanii. Od 9 roku życia był uczniem szkoły salezjańskiej, a 10 lat później, w wieku 19 lat, wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów. W wieku 27 przyjął święcenie kapłańskie. Pracował jako nauczyciel. Wybuch wojny domowej w 1936 roku zastał go w mieście Alcoy koło Walencji na południu Hiszpanii. Jako kapłan był poszukiwany przez milicję. Trzykrotnie też uniknął aresztowania. Ukrywał się, jednak został zdradzony i aresztowany. Zginął 30 listopada 1936 roku w wieku 35 lat. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.